Witam cię serdecznie. Edward Stachura napisał kiedyś piękne słowa. Pozwól, że je zacytuję. Żyć z celem? Z jakim celem? Czy życie ma jakiś cel? Życie oczywiście ma cel, ma sens, będąc sensem samo w sobie. Ale prawdziwego celu nie ma. A gdyby życie miało cel, dokąd by ten cel prowadził? Dokąd prowadzą wszystkie ściany? Do rogu. Dokąd prowadzi życie? Do grobu. Oto docelowy cel wszystkich celów. Dlaczego mówię dzisiaj o tych słowach Edwarda Stachury? Pomijając to, że miałem pewien znaczny wpływ na moje życie w momencie, kiedy kształtowałem swoją osobowość, tożsamość, kiedy zaczynałem dożywać. Również dlatego, że zastanawiam się, na ile ty znasz obecnie swój cel. Na ile masz cel w życiu. Na ile chcesz cokolwiek zmienić. W pewnym momencie swojego życia zetknąłem się też jeszcze z jedną bardzo ważną prawdą o celu, o tym, dlaczego funkcjonuję i o tym, co robię w swoim życiu. Miałem kiedyś rozmowę podczas jednego ze szkoleń na temat mojego podejścia do życia. Przez bardzo długi okres czasu mówiłem sobie w ten sposób, że ja muszę się rozwijać, muszę pracować z sobą, muszę coś robić, bo kto nie stoi w miejscu, ten się cofa. Co usłyszałem od Wojny? Usłyszałem jedno pytanie. A jeżeli stoisz nad przepaścią, czy zatrzymanie się, możesz nazwać cofanie? Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym przede wszystkim z jednego powodu. Zastanawiam się po raz wtórny, jaki jest cel twojego życia? Jaki jest cel twojego oglądania moich filmów? Czego chcesz od życia? Tak naprawdę masz przed sobą dwie możliwości. Jedna, w której obecnie tkwisz, i druga, którą chciałbym, abyś się zapatrzył, którą chciałbym, abyś się zakochał i zaangażował. O co chodzi? Myślę, że jeżeli oglądasz ten film i jesteś na mojej stronie, to masz jakiś problem z alkoholem. Alkohol spowodował w twoim życiu i w życiu twoich bliskich cierpienie, trudności. Być może dokładnie zdajesz sobie sprawę ze strat, które wniósł w twoje życie alkohol. Być może dostrzegasz, że właściwie masz całe swoje życie stracone, tak? Być może są też takie sytuacje, kiedy sięgając po pierwszy, po dłuższym okresie abstynencji kieliszek, pierwsze piwo, myślisz sobie, okej, jedno piwo wypiłem, a więc wszystko już stracone. Już i tak złamałem abstynencję. Już i tak nie wytrzymałem. Czy to jest rozsądne podejście? Decyzję zostawiam oczywiście tobie, ale powiem tobie o swoim punkcie widzenia. Scenariusz, o którym powiedziałem przed chwilą, czyli jedno piwo, jeden kieliszek, właściwie już tak oznacza złamanie abstynencji, więc umożliwia tobie i tłumaczy twoje dalsze picie, jest scenariuszem, w którym tkwisz w przeszłości. Jeden z bardzo mądrych ludzi, który spotkałem w swoim życiu, powiedział również w ten sposób, że na życie, na człowieka, ale pewnie i na terapię, można spojrzeć jak na takie pudełko. Możesz spojrzeć na to pudełko z jednej strony, od strony terapii. Możesz spojrzeć na pudełko od strony coachingu. Możesz spojrzeć na pudełko zwane człowiekiem od strony celów albo przeszłości. To ty decydujesz, w jaki sposób patrzysz na swoje pudełko, na swoje życie. Możesz patrzeć na przeszłość. Możesz się zadręczać swoją przeszłością, kosztami, które poniosłeś z powodu picia, destrukcją, które to picie wywołało i przede wszystkim również krzywdami, które wyrządziłeś sobie i swoim bliskim. Możesz. Tylko co czeka ciebie, jeżeli spojrzysz na to pudełko właśnie od tej strony przeszłości? Zobaczysz w tym momencie, że tak naprawdę wszystko jest stracone. Pojawi się bardzo głębokie poczucie winy, być może poczucie wstydu, żalu, straty. Pojawi się tak naprawdę cierpienie. A czym grozi pojawienie się cierpienia u osoby uzależnionej, alkoholika? Uruchomi mechanizm namogowego regulowania uczuć. Cierpienie staje się
stanie się być może takie poważne, takie wielkie, że nie będziesz w stanie go zatrzymać. Będziesz czuł ogromny ból. I w tym momencie mogą się pojawić coraz większe emocje, coraz większe cierpienie, coraz większy ból, coraz większy żal do siebie, coraz większe rozdrażnienie, złość, wściekłość, aż w końcu pomyślisz o tym, że to alkohol może być jedynym sposobem na zaspokojenie twoich potrzeb, na wyciszenie twojego cierpienia. Czy to będzie dobre? Jak myślisz? A spójrz może w ten sposób. Przeszłość jest zamkniętym pudełkiem. Możesz do niego zajrzeć, jeżeli będzie taka potrzeba w trakcie terapii z terapeutą. Natomiast tak naprawdę możesz spojrzeć na to pudełko jako część twojego wyposażenia, część twojego umeblowania, część sprzętu, który posiadasz w domu. Możesz spojrzeć na to pudełko w ten sposób, że jest to przeszłość, która zbudowała twoje nowe możliwości, nowe zasoby, nowe umiejętności. Tak. Rzeczywiście, nie kontrolowałem swojego picia. Poszedłem na spotkanie z kolegami, mówiąc sobie, że na pewno nie wypiję, dam sobie radę. Uległem. Jak na to możesz popatrzeć z punktu widzenia przyszłości? Okej. Nie mogę iść w towarzystwo osób, które piją, ponieważ nie dam rady, ulegnę. I to jest właśnie konstruktywne wyciąganie wniosków. Możesz również popatrzeć w ten sposób, tak, zawiniłem. Zawaliłem kawałek swojego życia, zawaliłem kawałek życia moich bliskich. I zamiast się zamartwiać, możesz pomyśleć, co ja mogę teraz zrobić, żeby wynagrodzić to cierpienie moim bliskim, żeby wyciągnąć z tego wnioski, żeby zacząć żyć od nowa. Chciałbym, żebyś z tego filmu przede wszystkim zrozumiał jedno. To ty decydujesz o tym, co robisz ze swoim życiem. To ty decydujesz o tym, czy podejmujesz terapię. To ty decydujesz o tym, czy chcesz popatrzeć na swoje życie jako pasmo klęsk, które doprowadziły ciebie do takiego bolesnego, głębokiego upadku, do tego, że stałeś się alkoholikiem. Czy też to właśnie ty patrzysz na swoje życie teraz w ten sposób, że to jest rozdział zamknięty. Dzięki temu, że wiem, jakie szkody spowodowałem w swoim życiu. Dzięki temu, że znam objawy swojego uzależnienia. Dzięki temu, że poznałem mechanizmy, które działają w uzależnieniu. Dzięki temu, że wiem, że tak naprawdę nie mam kontroli nad piciem. Dzięki temu, że wiem, że spotka mnie głód. Dzięki temu, że wiem, jak wyglądało moje pijane życie. Wiem również, czego nie chcę. Uczestniczyłem kiedyś w szkoleniu dotyczącym terapii skoncentrowania na rozwiązaniach. Jest to jedna z metod, która właściwie, można powiedzieć, wystrzeliwuje nas w przyszłość. Nie skupiamy się w TSR-ze na problemie, tylko na rozwiązaniu. Zastanów się na koniec tego mojego krótkiego filmu, czy w twoim życiu były jakieś chwile, tak zwane wyjątki, kiedy pomimo trudności poradziłeś sobie bez alkoholu? Czy w twoim życiu były takie sytuacje, że pomimo tego, że byłeś gdzieś, gdzie obok był alkohol, nie sięgnąłeś po niego? Czy były w twoim życiu jakieś sytuacje, w których potrafiłeś odmówić? Szukaj wyjątków i zastanów się nad tym, co wtedy podziałało. Co sprawiło, że nie sięgnąłeś po alkohol? Co sprawiło, że odmówiłeś? Co sprawiło, że przez dłuższy czas zachowywałeś swoją abstynencję? Szukaj pozytywnych wyjątków. Jestem przekonany, że ta metoda, poszukiwanie pozytywnych wyjątków, patrzenie na przeszłość, nawet ogromnie cielesną, przynoszącą ogromne cierpienie, może być potrzebne. Natomiast o wiele lepiej poczujesz się, kiedy spojrzysz na swoje doświadczenie jako na wiedzę, którą od dzisiaj zaczniesz wykorzystywać po to, aby trzeźwieć. Zachęcam Cię, żebyś spojrzał na swoje pijane życie jako na coś, czego już nie chcesz mieć. Jeżeli na nim chcesz się skupić, poszukaj tych chwil, kiedy Ci się udawało nie pić. W TSR-ze jest też takie, można powiedzieć, są takie trzy punkty bardzo ważne. Jeśli coś Cię nie zepsuło, nie naprawiaj.
Jeśli coś działa, to to więcej. Jeżeli coś nie działa, nie to. Dlatego przyjrzyj się, co działało, że przez dłuższy czas utrzymywałeś abstynencję. Przyjrzyj się, co się działo, że potrafiłeś odmówić picia. I po prostu rób tego więcej. To ty od dzisiaj decydujesz o swoim życiu. Nie alkohol. Zdecyduj, czy chcesz mieć trzeźwe życie, w którym będziesz patrzył na przeszłość jako na twoje zasoby, żebyś potrafił wyciągnąć z nich wyjątki i radzić sobie z piciem, czy wolisz patrzeć na twoje życie pijane po to, żeby się zamartwiać, zadręczać i tkwić cały czas w miejscu, a jednocześnie wzmacniać bud alkoholowy i wzmacniać ryzyko, że po raz kolejny wypijesz. To twoja decyzja, twoje życie. Przedstawiłem sobie dzisiaj mój punkt widzenia na picie, na przeszłość. Nieważne jak to mówię. Każda przeszłość jest twoją przeszłością, od niej się nie oddzielisz. Natomiast wyciągnij z niej wnioski. To ty decydujesz o tym, co stanie się jutro w twoim życiu. To ty decydujesz o tym, że dziś nie pijesz. Właśnie czas teraźniejszy. To jest właśnie twój cel. Dziś nie pijesz. Dziś decydujesz o swoim życiu. Dziś podejmujesz kolejne starania o to, żeby być trzeźwym. Dziś szukasz wyjątków, które pomagały tobie nie pić. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do polubienia, udostępniania oraz do komentarzy pod filmem. Pozdrawiam. Darek Dopierała.